Dzień dobry. Kolejne pytanie. Czym jest zstąpienie Ducha Świętego? Aby na to pytanie odpowiedzieć, zerknijmy do Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. Pierwsze cztery wersety. I gdy się wypełniał dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy jednomyślnie na jednym miejscu. I stał się nagle z nieba szum, jakby nadchodzącego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia i usiadł na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I poczęli mówić innymi językami, jak Duch dawał im wymawiać. Jest to początek rozdziału drugiego. O naprawdę wielkim znaczeniu jest ten rozdział. Zatem chciejmy dołożyć starań, aby z Bożą pomocą i poprzez modlitwę spróbować zrozumieć to, co się w tym rozdziale stało. Fakt niezrozumienia zawartości tego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich w niektórych kręgach umiłowanych dzieci Bożych doprowadził do zadziwiających wykładni i przeistoczeń w tym temacie, które to niestety doprowadziły do przykrych konsekwencji w ich życiu wiary. I przedmiotem tego rozdziału są nadzwyczaj znaczące wydarzenia. Jako pierwsze jest właśnie zstąpienie Boga, Ducha Świętego. Skutkiem tego zdarzenia było utworzenie ciała Chrystusa, jakim jest zgromadzenie Boga żywego. W drugiej części tego rozdziału są nam przedstawione interesujące następstwa zstąpienia Ducha Świętego. I postawimy sobie pytanie, czy również jeszcze i dzisiaj możemy oczekiwać takich właśnie rezultatów. W trzeciej części możemy zobaczyć pierwsze chrześcijańskie głoszenie Słowa Bożego, jakie wtedy się odbyło, którego treścią też mam nadzieję, że się wnikliwie zajmiemy kiedyś. W czwartej części może uda nam się zobaczyć, jakie skutki wywołało kazanie Piotra u żydowskich słuchaczy. A na koniec przyjrzymy się temu, co wyróżniało pierwszych chrześcijan na ich wtedy jeszcze wspólnej drodze, choć jest to przedmiot, któremu nie jesteśmy w stanie poświęcić wystarczającej uwagi. Oczywiście zstąpienie Ducha Świętego to jest to samo, co wylanie Ducha Świętego, i to jest w zgodzie z Dziejami Apostolskimi, drugi rozdział, 17 i 18 werset. I będzie w ostateczne dni, mówi Bóg, wyleje z ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi, widzenia mieć, widzieć będą i starcom waszym sny śnić się będą. I na sługi swoje, i na służebnice swoje w one dni wyleję z ducha mego i prorokować będą. I to jest z Joela 3:1 nawiązanie. Joela, trzeci rozdział. Pierwszy werset. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. I to są
prawdy, które może nie tyle odnośnie samej nauki, co akurat praktyki, ale prowadzą nas wstecz do tego, co było na początku. Pięć tych wspomnianych zagadnień przedstawia się więc w swojej kolejności następująco. Po pierwsze mamy wstąpienie, wylanie Ducha Świętego opisane w wersetach od 1 do 4 drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Potem bezpośrednie skutki Jego obecności w wersetach od 5 do 13. Potem przemowa Piotra w wersetach od 14 do 36. Następnie rezultaty przemowy Piotra w wersetach 37 do 41. Cechy pierwszych chrześcijan wskazane w wersetach od 42 do 47 tego drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich.